W meczu 10. kolejki o mistrzostwo grupy 4. kalickiej klasy B piłkarze KS Hanulin zremisowali z Ajaxem Rojów 2-2. Spotkanie rozegrano w niedzielne przedpołudnie na boisku Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Takie rozstrzygnięcie to absolutnie niespodzianka. Dzisiaj w naszym wykonaniu bardzo słaby mecz. Chociaż też nie dopisało nam szczęście. Mieliśmy 4 poprzeczki, 2 razy moi zawodnicy wychodzili sam na sam. Nie wykorzystało te 2 okazje i te poprzeczki tutaj. No niestety, przeciwnik tutaj wymagający, bardzo wymagający w dzisiejszym spotkaniu. Dobrze grali w środku pola, przecinali nasze piłki. Wynik wynikiem, musimy teraz patrzeć na przyszłość i skupić się na kolejnych meczach. Dla piłkarzy Ajaxu Rojów remis w wyjazdowym meczu to spory sukces. Nie zdobyli bowiem punktu na wyjeździe od 12 października minionego roku. Jesteśmy chyba zaskoczeni wszyscy, że się udało, ale w Rojowie jest fajny team spirit i jest grupa ludzi zebrana zewsząd i dobrze się bawimy i naprawdę się staramy. Mamy świetnego trenera, który nas dobrze mobilizuje i robi naprawdę dobrą robotę. No i nawet taki ostatni rezerwowy jak ja jest w stanie wejść na boisko i powalczyć przez 20 minut i daje z siebie wszystko, jakby taki jest dobry duch w zespole i nawet jak na mnie idzie, bo wyniki wydaje mi się, że nie odzwierciedlają tego, co się tak naprawdę dzieje na boisku często, więc nawet jak na mnie idzie teoretycznie w tabeli z wynikami, to my gramy coraz lepiej, to widać na pewno. Dzisiaj pozwolę sobie nawet powiedzieć, że byliśmy lepsi w pierwszej połowie od drużyny Hanulina. Oni dostali karnego z kapelusza totalnie, naszym zdaniem. No i drugi karny później, już zasłużony. My strzeliliśmy 2 ładne gole po akcjach. Jest się z czego cieszyć. A tego może w tym problem, że wy za bardzo się bawicie niż gracie? Nie, to nie jest tak. Jak wchodzimy na boisko, to każdy daje z siebie wszystko. Jest zabawa po meczu zawsze i tak jak i w szatni, i wiesz, w autobusie. Ale nie, na boisku każdy daje z siebie wszystko. Nawet ostatni rezerwowy. Gole dla Hanulina w tym meczu strzelili z karnych Tobiasz Krawczyk i Tomasz Kula. Dla Rojowa trafił dwukrotnie Grzegorz Kurzyński. Liderem rozgrywek zostały Siemianice, które pokonały 5-1 Kierzno. Hanulin zajmuje 2. miejsce. Na 3. plasuje się Grębanin, który przegrał nieoczekiwanie w Siedlikowie 1-2.